Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w programie Fortuna. Piłką się toczy. Jestem Ola Socha, szablistka, trzykrotna olimpijka, Ateny, Pekin i Londyn. Walczę teraz o swoje czwarte igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro. Jestem medalistką Mistrzostw Świata i również medalistką Mistrzostw Europy, mistrzynią Europy. Kilkakrotnie wygrałam Puchary Świata i przede wszystkim jestem wielkim kibicem Legii, z racji tego, że sport jest jeden. U nas bardzo mało kibiców przychodzi, także wiem, co to znaczy ten doping, który niesie. Niejednokrotnie byłam na meczach Legii, między innymi ostatnio na meczu Legii z Jagiellonią Białystok i naprawdę byłam pod wrażeniem tych wszystkich kibiców, którzy wspierają swoją drużynę. Co bym właśnie połączyła, żebym zaprosiła wszystkich też kibiców Legii, żeby mogli do nas troszkę przyjść na salę Szermierzową i nam taki doping stworzyć. Cześć, nazywam się Magdalena Piekarska. Jestem olimpijką z Londynu. Wygrałam Mistrzostwa Europy z drużyną. Jestem medalistką Mistrzostw Europy indywidualnych, Mistrzostw Świata, turniejów krajowych. Wygrałam również Puchar Świata. Jestem oczywiście, jak Ola, kibicem Legii. Jako rodowita warszawianka nie wyobrażam sobie kibicowania innej drużynie. Podobnie jak Ola również byłam na kilku meczach, a najlepsze są te, w których Legia zdobywa najcenniejsze tytuły, takie jak Mistrzostwo Polski. Zachęcam wszystkich do kibicowania. Co ma piłka do szermierki? Dużo, tak naprawdę sport jest jeden. Każdy zawodnik musi posiadać różne cechy, które będzie mógł pokazać, czy to na planszy szermierczej, czy to na boisku. Każdy zawodnik musi mieć niesamowitą kondycję, przede wszystkim tutaj, aby biegać po takim polu piłkarskim. Musi mieć niesamowitą kondycję, również jak i w szermierce. Walki prowadzimy tak naprawdę cały dzień. Musimy być zwinni. Szybcy, koordynacja. Technika się liczy bardzo. Technika, więc myślę, że te cechy, które posiada piłkarz, jak i również te cechy, które my posiadamy, to jest coś wspólnego. Tak, przy okazji mówi się, i zresztą zgodnie z prawdą, że szermierka to sport indywidualny, ale mamy również turnieje drużynowe i takim podobieństwem, jakie zauważam, to, że każdy ma określone pozycje. No, w piłce nożnej wiem, jest napastnik czy obrońca, natomiast u nas te pozycje są określone w stosunku do konkretnych meczów z przeciwnikami, na przykład ja kończę mecze. Może ze względu Czyli na wzrost. Czyli takim napastnikiem jesteś. Tak, jestem napastnikiem, ale też obrońcą w zależności od sytuacji, więc myślę, że to jest dosyć spójne, jeśli chodzi o piłkę. A u nas najlepszą obroną jest atak. A więc wszystko się zgadza, tak samo. Najpiękniejszy moment związany z meczem. Radość. Radość. Radość kibiców, radość zawodników ze strzelonego gola. Ten krzyk wydobywający się z kibiców. To jest coś, czego nam brakuje bardzo. Jednak w szermierce tego nie ma, a tutaj te wybuchy i świadomość tego, że kibic zawsze jest ze swoją drużyną. Czy idzie lepiej, czy gorzej, kibic drużyny nie zostawia, kibic kibicuje, dopinguje i wspiera do ostatniej chwili. To tego mi brakuje u Dlatego nas. Ja jestem twoim wiernym kibicem. A ja twoim. Magda szpadzistka, ja szablistka, więc nie krzyżujemy ze sobą ani szpady, ani szabli, a więc jestem wiernym kibicem Magdy już od dawna, jak tylko się przeprowadziłam do Warszawy, bo pochodzę z Pabianic, to stałam się Magdy wielkim kibicem i nawzajem siebie wspieramy. I to też Dokładnie. Jest ważne właśnie, żeby zawodnicy, czy w sportach indywidualnych, już na pewno w sportach drużynowych, musi być to wsparcie, bo bez tego wsparcia i bez dobrej atmosfery nie ma wyników. Także myślę, że to jest dość istotne, żeby zespół, drużyna była zgrana, bo tylko w taki sposób można wygrywać. Tak, tym bardziej, że w zasadzie tylko na swoje wsparcie możemy liczyć. No, tych kibiców jest dosyć mało, także zachęcamy, żebyście byli z nami częściej i więcej, bo to jest nam bardzo potrzebne. Ale w piłkę nożną też gramy. Czasami, kiedy jesteśmy poza sezonem i nie musimy się aż tak obawiać o jakieś
drobne kontuzje, to też w ramach rozgrzewki gramy w różne gry zespołowe, czy to właśnie piłka nożna, czy to siatkówka. Także fajnie jest też spróbować innych sportów, także wiemy jak to wygląda. Sen o Warszawie. Lubimy piosenkę Sen o Warszawie, bo jest o Warszawie, z której pochodzimy. Znaczy ja pochodzę z Warszawy, Ola przez zasiedzenie w zasadzie też już... Przyjezdną warszawianką jestem. Jest przyjezdną warszawianką. 16 lat już tak tu przyjeżdżam i chyba już tutaj zostanę na pewno. Ja jestem w ogóle fanem polskiej muzyki i tej starszej, niekoniecznie jakichś dzisiejszych wygibasów, w związku z czym bardzo chętnie słucham tego typu kawałków, a już jak śpiewają tysiące taką piosenkę, to... Ciarki przechodzą. Tak. Ciarki przechodzą. To jest coś niesamowitego. Duma rośnie. Mój ulubiony piłkarz. Moim ulubionym piłkarzem jest nasz bramkarz, Kuciak. Z racji tego, że Magda jest bardzo wysoką, tak, i szpadzistką i musiała dobrać sobie piłkarza, tak, do wzrostu. Zawsze u mnie priorytetem w doborze ulubieńców jest wzrost, no niestety. Tak to się odbywa, ale oczywiście za tym idzie również wygląd i umiejętności. Także wygrywasz. Ja jestem taką osobą, że lubię zawsze atakować i na planszy właśnie uważam, że najlepszą obroną jest atak. Także ja tutaj jestem za napastnikami i takim moim oczkiem w głowie jest Saganowski. Co wiesz o historii Legii? Co wiemy? Legia powstała w 1916 roku, założyli ją legioniści walczący u boku Piłsudskiego na froncie wschodnim. Także tutaj wspaniale historia tutaj się łączy jak gdyby z nami, z szermierką. Jest również historyczną dyscypliną, jak i również założona Legia przez legionistów. Także gdzieś te nasze w sumie drogi się krzyżują. Mi bardzo bliska jest w ogóle Legia, bo przez kilka lat trenowałam w klubie CWKS Legia. Także tym bardziej moje drogi są skrzyżowane gdzieś tam z Legią i od dawien dawna, jeszcze jako nastolatka, kibicowałam namiętnie właśnie legionistom. Co wiemy jeszcze? Legia. Mistrzem Polski była... 11 razy. Wicemistrzem Polski 12. A Puchar Polski zdobyliśmy 17 razy. I co więcej, wiemy, że drużyna Legii jest jedyną drużyną, która od II wojny światowej nie wypadła z ekstraklasy. To brawa dla nas. Dlaczego CWKS jest dla mnie tak ważny? CWKS jest dla mnie ważny z tego względu, że po kilku latach można powiedzieć, że wróciłam do wojskowej odsłony trenowania szermierki, ale już nie w tym klubie. Natomiast wraz z Olą jesteśmy sportowcami w mundurach. Służymy w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Także mundur jest też dla nas honorem i przywilejem i jest to dla nas zaszczyt nosić mundur polski. Dlatego wydaje mi się, że idealnie wpasowujemy się w tą historię szermierczo-wojskowo-legionową. A przy okazji nie ma niczego lepszego niż stanąć na najwyższym stopniu podium, czy to zawodów cywilnych, czy wojskowych, i usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego. To jest to, co mi osobiście... Dla takich chwil warto żyć i wtedy zapominamy o tych ciężkich trudach związanych z ciężkimi treningami, z bólami, z kontuzjami. O takich chwilach już się zapomina i to jest taka wielka motywacja do osiągania jeszcze większych celów. Najbliższy mecz, na który się wybiorę. Taki mamy. Polski, oczywiście. Byśmy bardzo... Znaczy tak, nasz plan to 250 dni poza domem. Gdybyśmy mogły, byłybyśmy na wszystkich meczach. No niestety jest to niemożliwe. Musimy zobaczyć nasz grafik z racji tego, że przygotowujemy się do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Startów mamy naprawdę strasznie dużo, Pucharów Świata, zgrupowań. Na pewno wybierzemy termin, w którym byśmy mogły dwójkę. Oczywiście. Ze szpadą tak i szablą jak siebie wspieramy, tak będziemy przyjść na mecz. Tak. Czy zrobiłabyś sobie tatuaż związany z Legią? Nie, ja nie lubię tatuaży, także
może taki schenny, to na pewno. Taki, który szybko by się zmył. Tatuaże dla mnie się nudzą szybko i chyba nie chciałabym żadnego tatuażu. Ja też nie. Nie, myślę, że to nie ma związku z Legią. Po prostu nie chciałabym. Ważne jest to, co jest w środku, a nie... Tak, nie muszę tego pokazywać rysunkami na ciele, czy w jakiejkolwiek innej formie. Ważne, że o tym mówię, że wspieram, że to, jestem co czujemy, na miejscu, jest najważniejsze. To, co nosimy w środku, to, gdzie serce dla czyjej drużyny bije, i myślę, że to jest najważniejsze. Czy możecie zaśpiewać którąś z legijnych pieśni? 3, 4. Mistrzem Polski jest Legia. Legia najlepsza jest, Legia to jest potęga, Legia CWKS!